przyjść tu miały do mnie pierwszaki, a tu kto przyszedł? Jakieś przedszkole. Ale co robi ono dziś w szkole? To są pierwszaki, tylko przebrane, przyszły z przedszkolem już pożegnane. Teraz już nadszedł dzień pasowania, lecz najpierw muszą spełnić zadania. Teraz o uwagę proszę ciemy, bo sobie słów parę powiem. Jestem Nikodem, szkoła bez przerwy, działa mi na nerwy. Na lekcji ławce trzeba siedzieć i jeszcze nic nie powiedzieć. Na imię Wiktoria mam i taką radę wszystkim dam. Na zajęciach często zgłasza się trzeba, wtedy problemu z nauką nie ma. A ja na imię Igor mam inną radę dzieciom dam. W szkole się nie skarży i nie biega, chociaż do tego namawia cię kolega. Jestem Ola mała, w szkole jeszcze nie płaczałam. Pierwsze literki piszę w zeszycie, może pokażę, jak nie wiem co. Jestem Filipka Była, bo to jest moja reguła. Do szkoły wychodzić mogę, ale do rano. Jestem Lena Wesoła, bo zawsze cieszy mnie szkoła, choć w szkole tyle trudności mi mówię, to ty nie złość. Mam Oliwię na imię, mam liczby bardzo dobrze znam, uwielbiam rachować i liczyć i sumę ciągle ćwiczyć. Jestem Adoś. Kiedyś byłem Polakiem, rektorem klasy. Dzisiaj uczniem jestem, uczniem pierwszej klasy. Jestem Andrzej Wesoły, bo wreszcie przyszedłem do szkoły. Dobre stopnie dostaję, bo pracuję wytrwale. Ja Oliver jestem, chłopak Wikingerster. Dla mnie ta nauka to łaska sztuka. Rodzice nasi są tutaj z nami, żeby egzamin był dobrze zdany. Może piosenką zacznijmy właśnie, wtedy nam wszystkim zrobi się raźniej. Już wszystko jasne, bez wątpliwości. Proszę więc wszystkich szanownych gości. Proszę o ciszę i o powstanie. Pierwszacy złożyć chcą ślubowanie. To jest skandal, tak nie można. Proszę wstrzymać ślubowanie. Nowych uczniów znów przyjęli, nie pytając nas o zdanie. Egzaminy im zrobimy, niech je zdają teraz w mig. Jeśli im się to nie uda, do widzenia, próżny krzyk. Oto przed wami pierwsze zadanie. Jakie powinno być zachowanie? Co trzeba sobie wziąć by do głowy, aby mówili o was wzorowy? To jest wzór dla całej szkoły, koleżeński i wesoły. Wszystkich lubi i szanuje, nie dokucza, nie wariuje.
Teraz dorobny uczeń nic nie niszczy, nic nie tłucze. Dba o ciszę i porządek, w klasie sprząta każdy kątek. Wzorowy uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pały. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze się wyrnie, wynalekcie się nie i odrabia wszystkie prace, tak nie może być inaczej. To ktoś przykładem świeci, wzorem jest dla wszystkich dzieci. Pracowity, kulturalny, jednym słowem nienagannym. Już zaliczone pierwsze zadanie, zaraz kolejne przed wami stanie. Proszę, byście nam w tej chwili swe przybory przedstawili. Różne szkolne mam przybory, mogę wam pokazać. Mój ołówek umie pisać, za to bułka mazać. Mam liczyło kolorowe, a więc mogę liczyć. Chyba będę już dodawać, jeśli będę ćwiczyć. Kredki, nogi wysuwają, leżą w równym rządku. Temperówka na nie patrzy, lubi wszedł w porządku. Ten by chciałby coś malować, nie chce więcej czekać. Paki też się nie cierpliwią, nie chcą dłużej zwlekać. Mam nożyczki i uważnie z nimi się obchodzę, wiem, że trzeba być ostrożnym, bo do szkoły chodzę. Zastelna do lepienia, miękka, kolorowa. Gdy ją mocno wchodzić w ręce, także jest gotowa. Trzy zeszyty wszystkie mają taką samą kratkę, ale za to każdy zeszyt inną ma okładkę. Na stoliku leżą moje nowe podręczniki. Takie zniknie, że ich na nic nie zamienię zniki. Coś już słyszałem. Śpiewać umiecie? A więc w tej chwili z pełnym uśmiechem niechaj piosenka niesie się echem. Thank you.
pomaga. Bardzo jest piękne wasze śpiewanie, ale ostatnie czeka zadanie. Co zrobić w domu, co przygotować, aby do szkoły plecak spakować? Ołówki? Przygotowane! Kredki? Zaskrupane! Główki? Wypoczęte! Buzie? Uśmiechnięte! A więc? Mam powiedzieć, egzamin zdany. Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie, doskonale wiemy. Dalej się tutaj kształcić będziecie. Drodzy pierwszoklasiście, wpisaliście się wspaniale. Nastąpi teraz bardzo ważna chwila. Złożycie uroczyste ślubowanie. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandarowi szkoły cześć. Do hymnu. Dokonanie pasowania na ucznia, a wychowawczynię o wręczenie pamiątkowych dyplomów. Ci starsi już wiedzą, co to jest. Tak. A oni jeszcze nie. Zaraz się dowiedzą. Moi drodzy, szanowni uczniowie. Każdy z pierwszoklasistów dzisiaj otrzyma dyplom pasowania na uczniów. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Pińsków przyjęli na pierwszym miejscu Wiktorię Berg do braci uczniowskich. I tu podpisy moje, pani wychowawczyni. Ja poproszę Wiktorię Berg. Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej Pińsków.
jeszcze Wam gratuluję. Jesteście od tego momentu pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Zapamiętajcie sobie to ślubowanie, które dzisiaj złożyliście, a dla Was, może faktycznie, dla nich wszystkich, jeszcze raz brawo. Ślubowania, pierwsza klasa co dostaje? Starsi powiedzą. Na obręczenie tych książeczek dzisiaj poproszę panią wicedyrektor oddziału banku spółdzielczego w sekcjonie panią Anielę Bąk, właśnie obręczenie tych książeczek. Jestem pod ogromnym wrażeniem występu, a dzieciom życzę wszystkiego dobrego i sukcesu. Przestały okres tutaj szkoły. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy zawsze nas odwiedza z upominkiem i tak stało się tym razem, także bardzo, bardzo dziękuję w imieniu dzieci. Oczywiście dodam, że na książeczce SKO jest skromny wkład na dobry początek, żeby ta książeczka nie była pusta. Po symbolicznej złotówce ode mnie każde dziecko dostaje na poczet systematycznego oszczędzania. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij, proszę usiąść. Zapraszam uczniów klasy drugiej, którzy zaprezentują z naszymi pierwszoklasistami piosenkę i taniec, a następnie wręczą swoim młodszym kolegom niespodziankę. Thank you.
października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. I już dziś pamiętamy o naszych nauczycielach i pracownikach szkoły. Moja droga szkoło, z tobą zawsze jest wesoło. Ile razy tu przychodzę, szczęście jest na mojej drodze. Super stopnie tu dostaję i to nigdy nie ustaje. Co dzień jestem uśmiechnięta, ale też nie jestem święta. Humor mi się czasem psuje, wtedy dostaję dwóje. Nie masz się tym co przejmować, lecz do szkoły maszerować. Bo gdy nowy dzień nastaje, dobra pani siostrę daje. Tak więc szkoło moja miła, chciałabym, abyś taka była. Aby dzieci cię kochały, no i miło wspominały. Dzień Dnia Edukacji Narodowej chciałem powiedzieć
parę słów. Szanowni Państwo, czasy są burzliwe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę przemawiał do 7 klasy, za 2 lata do 8 klasy, tu w tej szkole, gdzie zawsze była szkoła 8-klasowa. Tego życzę uczniom, tego życzę Wam, drodzy rodzice, i tego życzę nam, tu, pracownikom tej szkoły. Żeby nie przedłużać, bo kuchnia pod pełną parą, pora obiadu się zbliża. Szanowni Państwo, Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Nie tylko nauczycieli, bo na szkołę to nie tylko uczniowie, nie tylko nauczyciele, ale także często wiele anonimowych osób, które pracują na to, abyśmy mogli funkcjonować. To są nasze pani kucharki, to pani sekretarz szkoły, to pani sprzątaczki, ale także panie, które w sekcyjnie przy ulicy Szkolnej 2 podliczają wszystkie faktury, wszystkie rachunki, które pracują w Gminnym Zespole Oświatowym. To także chciałbym podkreślić, także w święto tamtych osób, które tam pracują, a których wy nie znacie tak naprawdę. Dzień Edukacji Narodowej to także dzień jedyny w roku, gdzie mogę w sposób szczególny wyróżnić swoich pracowników. Szkoda tylko, że ten dzień jest tylko raz w roku. To wyróżnienie to w postaci nagrody dyrektora szkoły.